Cześć kochani! Po krótkiej, aczkolwiek za długiej i tak przerwie, wracam do Was z nowym tutorialem. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś, za czym ostatnio mocno zatęskniłam. Czyli z postacią komiksową, w której nareszcie mogę się wyżyć malarsko, czyli nie używałam tutaj w ogóle kosmetyków jako takich, tylko same farby. Jak pewnie część z Was wie, ja naprawdę bardzo lubię się wcielać w postacie komiksowe i bawić się z takim płaskim rysunkiem na mojej trójwymiarowej oczywiście twarzy. Dziś wcieliłam się w Miss Marvel. Pierwszy raz w komiksach Marvela pojawiła się już w 1968 roku. Miss Marvel jest agentką federalną i licencjonowaną superbohaterką. Miss Marvel potrafi latać, ma nadludzką siłę i potrafi przewidywać zagrożenia. Same najlepsze moce. Co do samego wykonania, to oczywiście postawiłam na komiksowy wygląd postaci, natomiast zostawiłam swoje naturalne włosy, bo wydaje mi się, że taki kontrast fajnie wygląda. Dajcie mi znać koniecznie, czy lubicie, kiedy wcielam się w komiksowe postaci i czy chcecie ich więcej. Oczywiście napiszcie też, jakie Was najbardziej interesują. Myślę, że serię komiksowych wcieleń będę jeszcze rozwijać, bo jest to jedna z moich ulubionych. I to by było chyba na tyle gadania. Zanim przejdziemy do tutorialu, przypomnę jeszcze tylko, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, subskrybujcie mój kanał, wtedy nic Was nie ominie. No to teraz lecimy do samego początku i oczywiście zobaczycie, jak wcieliłam się w Miss Marvel za pomocą farb do ciała. No to zaczynamy! Jak widzicie, najpierw zakręciłam włosy na wałki, ale tylko ich część, bo miałam tylko 5 wałków, resztę zakręciłam lokówką. Twarz mam już wygładzoną podkładem, utrwaliłam go pudrem i mogę zacząć malować farbami. Dla tych z Was, którzy mają wątpliwości, kiedy mówię o farbach do ciała i nie precyzuję, o jakie mi chodzi, zawsze chodzi mi o farby wodne. W tym tutorialu użyłam farb Diamond FX i Party Explosion. Obie te marki dostępne są w Polsce, a linki do sklepów, gdzie możecie je kupić, znajdziecie w opisie. Mówię o tym, bo pytanie o farby to jest właściwie najczęściej pojawiające się od Was pytanie. Natomiast nie bez powodu w tutorialu nie pokazuję odcieni farb, jakich używam i nie będę też o tym mówić, bo najczęściej używam kilku odcieni, żeby uzyskać ten idealny. Szczególnie w przypadku tych odcieni cielistych, no bo czarny to czarny, a biały to biały. Tutaj nie ma wątpliwości. Jak widzicie, zaczęłam właśnie od tych odcieni cielistych, starając się odtworzyć ten cień, który pojawia się na twarzy mojej postaci. Na razie wygląda to co najmniej dziwacznie, ale te wszystkie kreski, które potem dodamy, są takim jakby spoiwem, które to wszystko ładnie łączy i te granice już tak jakby delikatnie zanikają. Generalnie zasada jest taka, kiedy odtwarzacie jakąś postać komiksową lub po prostu w ogóle malujecie tego typu farbami, że musicie sobie rozłożyć to tak jakby na czynniki pierwsze i zaczynacie zawsze od tych kolorów, tych miejsc, które są bazą, które są pod spodem, ale co najważniejsze, od tych, które są najjaśniejsze. Szczególnie ważne jest to w tych miejscach, gdzie jasny kolor, bardzo jasny kolor, łączy się z bardzo ciemnym kolorem. Tak jak w tym przypadku na przykład właśnie ten kolor cielisty i kolor czarny, ważne jest, żeby ten jaśniejszy był pod spodem i to ten ciemny lądował na wierzchu. Wtedy mamy gwarancję, że to się wszystko nam nie porozmazuje. Mówię to dlatego, że niestety często coś takiego obserwuję, że zaczynamy od tego konturu, od tego, co jest najciemniejsze i najbardziej takie wyraźne, a potem robimy jakieś manewry dookoła, żeby to wszystko ze sobą grało. A tak jest po prostu prościej. Ale wracając do tego, co dzieje się na ekranie, jak widzieliście, pewnie usta są jedynym elementem, którego jednak nie pomalowałam farbą. A to dlatego, że farba wodna z ust znika w tempie natychmiastowym właściwie. A w momencie, kiedy pomalowałam pomadką matową usta właśnie, to najbardziej newralgiczne miejsce będzie bardziej trwałe. A że miałam akurat idealny do tego kolor w postaci pomadki z Golden Rose, to po prostu wykorzystałam.
Ten rysunek Miss Marvel, na którym się wzorowałam, bardzo mi się spodobał również dlatego, że ma takie fajne szkicowe wykończenie i naprawdę świetnie się go rysowało na twarzy. Linie nie są takie równe, czyściutkie, wygładzone. Widać tutaj właśnie taką odręczność i to mi bardzo odpowiadało. I też ważna rzecz, jeżeli podejmujecie się czegoś takiego, w ogóle tak jest, myślę, z odwzorowywaniem czegoś, szczególnie po raz pierwszy. Nie zrażajcie się, jak w pewnym momencie, no nie wiem, spojrzycie sobie na tą swoją pracę, spojrzycie do lustra i pomyślicie, że no nie, no to na pewno nie będzie wyglądać tak, jak powinno. Coś tu jest nie tak i po prostu wygląda to głupio. Ja na przykład w tym przypadku miałam tak, kiedy rysowałam te linie przy nosie. No zaczęło mi to tak głupio w pewnym momencie wyglądać, kiedy nie było jeszcze tych pozostałych linii, tylko ta czarna plama pod nosem i kilka kresek. Ale z doświadczenia wiedziałam, że muszę po prostu malować dalej i wszystko zacznie się układać w tę całość, do której dążę. I tak właśnie też było. No i to chyba byłoby na tyle złotych rad ciotki Dorotki na dzisiaj. Założyłam oczywiście jeszcze soczewki. Ten błękit wpasował się tu rewelacyjnie. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Rozpuściłam włosy, ułożyłam je troszeczkę i gotowe. W najbliższym czasie nie spodziewam się już żadnych dłuższych przestojów, więc spodziewajcie się w przyszłym tygodniu następnego tutorialu. Nie zapomnijcie też, że jestem na Facebooku, Instagramie, wpadajcie tam i do zobaczenia. Chyba ujdzie, co? No, chyba będzie dobrze.